Oho, oho. No dobrze, to ja bym na jutro se zamówiłem, przyjechał po prostu. No prawdopodobnie może być tak, że zaraz będzie działał salon i będzie wszystko okej. Okay. Dobry. O, dobry. Dobry. Cześć, brodacz. Co tam? Cześć, Lesiu. Sprawa jest, Lesiu. Siema, siema. Co ci goni? Co? Ty bandyci. Lesiu, a jak tam to twoje ulicy? Ale gdzie? Przyjedziemy później, do widzenia. Dobra, no, daj GPS-a, daj GPS, 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 GPS. Szefie, on no. Musi się uznajewać, go bandyci złapali, chcą mu zabrać czekawki. O, te kurwy. Pewnie ci żółci. Siada, jedziemy. GPS-a mi wysłał, jedziemy. Jebać przepisy, kurwa! No teraz to nieważne. Gdzie oni są? No nie wiem, gdzieś tu, tam są, widzę ich. Gdzie? Przed nami jest tym oczy, nie? Nie, tym, tym dalej, tym dalej. To nie wiem. Ty, tutaj są! Tutaj są. Gdzie? W środku? W dupie, kurwa, gdzie? No tu, kurwa! Jebana oś skrętna mała, no! Chyba na dachu. Spokojnie, chłopie. Chill out. To go wyjebało? O kurwa. A żeś nim zarzucił? Spokojnie. Dobra, przetrzymaj go tutaj. No niech... Poczekaj tutaj. Ty, mordo. Nie, poczekaj tutaj, czekaj, pogadamy sobie robią. Spokojnie. Chodzimy, no, że mu kurwa nic nie zrobimy. Jak on będzie biegać? Nie, ale nie wiem, o co mu chodzi. Żul chciał skoczyć, macie żula. Chcesz kurwa wypierdalać. Żul ci chciał skoczyć. Co się kurwa stało, się chciało się zrobić? Przesuń się kurwa. Co żul wam kurwa skoczyć, ten? Coś teraz ty kurwa nie skoczyli. No mówimy ci jak było, gość chciał skoczyć. Mówi, że bandyci go napadli. No ten chciał skoczyć, a ten tutaj w czapeczce go zatrzymał. Kto? Chciałeś mi z czekawki zabrać, Hamie. No, ten tutaj, w kamizeleczce, ten tutaj. Latarkę mi ukradł ten w tupeciku. Który? Chciał skoczyć. W tupeciku mi zabrał latarkę. Nic nie zabraj. Pokaż kurwa latarkę, zobaczymy czy to jest z mojej chaty. Nie mogę. Bo ja nie mam. Uciekam. Co za skurwysyny, gonić ich! Spierdalać. Gonić skurwieli! Szefie, mogę ich ten butelką? Zajebać skurwieli! A pierdolę, coraz bry... Pierdalać. Cię chuju złapię za ten ryj, kurwa! Stój! Dogonię cię, ty! Ja pier... Jak, kurwa, on to przeżył! Ty skurwysyn jest na dole jeden! Panie, zostaw mnie, ja się zmęczyłem, kurwa, za dyskę mam. Weź go kurwa ugryź! Coś mi zrobisz? Chuj, przeżył! Kurwa, spokojnie, ziomuś. No to poczekaj, wejdę na górę. Kurwa, jeszcze raz nas zostawisz! Szefie, odkryjesz mnie. O Jezu. Załamałem się, na nic mi w życiu nie wychodzi. Zesrałeś nic się! W życiu nie wychodzi. Nic. Dawaj na to. Ser go pociął. Co ja ci kurwa zrobiłem? Bandyto ty! Nie bandyto, tylko Menelu, kurwa! Dobra, mam. To Menelu! A gdzie ten biały? Ten biały wyjebał fikołka, pisnął drzewo i nie uwierzysz kurwa, skurwiel uciekł gdzieś drogą! Kurwa, no to, ale tego mamy. Co ja mnie kurwa macie? Chodźcie na bandyci. Dawaj go kurwa tam, zaraz chuja przesłuchamy. Idź przestaw auto. Dobrze szefie, a Boże, nic nie wychodzi.
Pomóżcie się za mnie. Ty, czemu zajebałeś latarkę, gościu? Ja nie mam latarki. No kurwa, czyli ją zgubiłeś, zajebałeś i zgubiłeś. To tamten miał latarkę, ten w białym tym czapeczce. Kim jest ten biały w tym czapeczce? Chuj wie. Skąd się zebrałeś z tym białym w tym czapeczce, w tym tutaj miejscu? Przyjeżdżałem sobie obok i patrzę jakieś fajne autko, mówię kurwa, rączki mnie troszkę zaświeżbiały. No? No i chciałem podpierdolić to auto. I? Ale... Czemu nie podpierdoliłeś? No nie, właśnie. Dobra, cholę, rozkuj mnie szybko, bo zrabiony jesteś, zrabiony gdzieś tu. Wchodzę na górę, patrzę, a tutaj ten w czapeczce ma tego tutaj żula Menela, chuj wie kogo. No? Zapiętego. I on mówi mi, że gościu chciał skoczyć, chciał się zabić. Od kiedy się kradnie kurwa auta i się sprawdza, gdzie jest właściciel? Szukałeś właściciela, bo po co? Bo chciałeś mu powiedzieć, że chcesz go okraść? Chcę kurwa lecej. Jaja se ze mnie kurwa robić, gościu? Nie robię sobie jaj. Mam ci to wsadzić kurwa pod żebra? No proszę, nie. Słuchaj. Jest dobrym chłopakiem z osiedla. Dobry chłopak z osiedla, kurwa, nie więzi bezdomnych. Jakich bezdomnych? To są moi bezdomni. Ale ja gościa chciałem uratować. Wysrać, kurwa, przez biodro. I się zastanawiałem, czy skakać. No, gościu chciał skakać, no to podtrzymałem. Zastanawiałem się, nie chciałem, tylko zastanawiałem się. Co on ci zrobił? O nic, tamten. Tamten mnie macał i wszystko. No co chuj z nim gadam? No nie wiem, tamten mi ukradł latarkę. Weź go wypuść, niech wypierdala mi stąd. Ale on jest pocięty, on nie wstanie. Pocięty? Dobra, zadzwoń po karetkę. Co się stało, jak coś ci się zapytają z policjanty? To co powiesz? Biegłem tutaj, bo tu trenuję. I się przewróciłem. I nadziałem się lekko tutaj na buteleczkę, która leżała. No i wszystko. Dobra. Bardzo mądry. Zajebiście, że jesteś taki mądry. Dzwoń i zostaw go tu. Ale panowie... Chociaż mi może na dół zeznieście, bo oni mnie to kurwa nigdy nie znajdą. Zostaw go tu i chuj. Co to się kurwa stanęło? A tamten wyjebał fikołkę, jest poszukiwany. Chuj jebany przeżył. No i na chuj ci to było. Zobacz ile ty kurwa problemów narobiłeś. Szybko wsiadajcie w auto. Szybko kurwa już! Nic mi się w życiu nie daje. Udawajcie, że nic się nie stało, sobie normalnie jeździmy. Co, nawet nie po niego. Co ty odjebałeś? No i na chuj ci to było, tylko latarkę straciłeś. I musiałem pokroić jakiegoś typa. Ty, ale byście musieli widzieć, jak on jebnął w tę palbę. Normalnie odbił się od niej i wstał i pobiegł dalej. Szkoda, że za nogi nie złamał, czy coś. No chuj wie. Może ta palma zamortyzowała. No na pewno. Prawie go miałem. Gdybym zadyszki nie złapał, to ja bym go tam napierdolił, gościa. A ten jest głupi, potknął się. No musiałem go pokroić, bo się nie chciał zatrzymać. Już wstawał, chciał być dalej. Nie, no dobrze, dobrze mój zrobiłeś, kurwa. Niech wiedzą, że bezdomni to nie znaczy, że bezbronni, nie? No, dokładnie, dokładnie. Zaznacz mi garaż, mi tą szafkę pokażesz. No wy... Kupić może... Idź ci na jebie. I to szafki odłożyć. I tym... W dupę se kurwa zatrąb, gościu, bo cię zaraz na boczek przewrócę. Dobra. Jakby co, jakby cię ktoś tam chciał złomowisko wykupić, to po prostu tam kopane jest taka basen wykupywany jest, tam jest taka dziura, tylko się tam zakopię. No a jak... Ja nie odpuszczę sobie złomowiska. Trzeba psa mieć, żeby te kości jadł.
Ja sobie nie odpuszczę złomowiska. My możemy zjeść te kości przecież. No w sumie. Breta mogę sprzedać za to złomowisko. O ty kurwa. Ale nie ciebie, tylko tego czarnego. No właśnie ty. A kogo to pozwala zamienić? Tam bez różnicy. Pisał mi SMS-a, nie? Że go Hitler no złapał. Pisał, że pisał do szefa. Ty, ale on jest też duży. No ale dużo mniejszy niż tamto. To już nie jest taki wielki. Zapraszam na kanał Zboczona Maja. Rozbieram się teraz na live. Zapraszam na kanał Zboczona Maja. Ty serio, nikogo nie ma. Rozbieram się teraz na live. Recykling. Zapraszam na kanał Zboczona. Ty, ale tu zobacz, jak oni tu złomują samoloty, kurwa. Ty, ktoś tu jest. O kurwa. Nie. Na złom. Poda złom, takie ładne. Jak ja mam to, jak to mam tam tą butelkę, jak coś. No i widzicie. No on po prostu nie zamknął. Już moje. Ty, to jest ktoś, jest ktoś. To jest ten, on tu powiedział, że on się stąd nie wyprowadzi, dopóki tego ktoś nie kupi. A, no dobra. Bo tutaj, może pan z nim pogadać, to jest właściciel, stary. Pierdolę z nim gadać i tak będzie przetarg, nie? Ty, co on numer rejestracyjny spisałeś, kurwa, gościu? Nie, to jest Waldek. Myślałem, że numer spisał. On pilnuje to, dopóki ktoś tego nie kupi. Już nie może, mi się wydaje, że można byłoby go zatrudnić, że u nas później robił. No, to jego auto pożył było, to po chuj, żeś mu zerwał ten, stacyjkę. Nie zamyka. Fajnie, fajnie to jest. No, ci powiem, kurwa. Jestem ciekawy, ile to na przetargu wyjdzie, bo cena to od 3 milionów to się zacznie jak nic. Ma pan może Twattare, Twittera, czy jakoś tak? Ty mam, ale nie umiem z tego korzystać. Może zawsze napisać, czy jakiś urzędnik jest na tym. No oni będą, kurwa, bo im więcej siedzą, tym więcej zarabiają, skurwysyny. To taki samolot, to ile było? Za taki samolot? To jest alumiedzium, nie? To jest czwórka za kilogram. Chłopak, byśmy takie zrobili. I tutaj byśmy mieli siedzibę, w tym budynku. Gdzie, tu? Tutaj, w tym budynku. A to jest zamknięte chyba, to załóżmy właściciel. Nie, no tutaj Edward to i też pilnuje. Ty, no jest ekipa, kurwa. Ty, ale za to też będzie parę milionów, jak nic, kurwa. O kurwa. Ale mu wyjebałeś pod brudka. My się witamy z nim. My się z nim witamy, tak przecież. Tak? To mi się wydaje, no, że on już nie pamięta, kto tu przyszedł. Nie, po prostu stary alkoholik. Nie no, jakbyśmy kupili to całe, bez tamtego, z tym gościem, to tylko, to ile to by? Nawet budynku nie ma pożądania. O, to jest kurwa stary, od 3 milionów przetarg się zacznie, jak się pojawi jakieś miliardy, to może i na 20 się skończyć. No ale bardzo. Możemy zawsze powiedzieć, że mogą te samoloty wynieść i my to będziemy zwozić. No ale oni nie mają gdzie ich wywieźć. Przed ten, zniżkę nam dadzą, że nie mamy domu i tak. Właśnie, jeszcze powiedzieli, że nam zniżkę, bo jesteśmy bezdomnymi. No oni wam dadzą, wszystko wam dadzą, a potem zabiorą, kurwa. Chińczyk nie kłamiał, no 100%. Ale nie, to Chińczyk on spoko, to jak on gadał, bo on się on tam ma ten. Tam, osiomacio, coś takiego gadał. O, z aplikacji dostałem. Steridiany skroplone. Tak. No możemy jechać i ten, ja zaraz zapakuję i drugie wsadzę, nie? Tak, i do urzędu pojedziemy od razu. Pojedziemy do urzędu. No i wszystko, kurwa. Ty poprowadzisz, nie? Spokojnie. Zależy co? On maksymalnie 48 godzin. Ile tak trzeba czekać na paczkę, jak coś zamówiłem? Oczywiście, szefowi byśmy dali jakieś udziały z tego, co nie? No przecież ja to kupię. To na papierku będzie na szefa. Dobra. To dobre, to na papierku będzie za szefa, a my będziemy to prowadzić i szef będzie dostał na przykład 50% z tego. No. Tylko żebym się dowiedział, od ilu się przetarg zaczyna. Bo uwierz mi, że przyjadą wszystkie szychy,
i wszystkie będą chciały te to kupić. I jak będzie ogłoszony przetarg. Może coś jakoś pod ladą może się ugadać. Pod ladą się nie da. Ty ten jak jedzie? To jest ten, co pod prąd zapierdalał ostatnio. A, to on jest w ogóle wariatem. Przeczytam czatnie. Co on robi w ogóle?